Pakujemy paczkę do pana premiera. Ja zapakuję zabaweczkę do premiera. Tak. Łosia. To, czego brakuje naszym dzieciom, tak? Będzie również list. Ja zapakuję zdrowie. Od dodatka dentysta dobrze wiemy, że dzisiaj praktycznie nie jest możliwy dostęp do bezpłatnej opieki dentystycznej. Dobrze wiemy, że dzisiaj już czymś rzeczywistym jest po prostu zęby, jak się dorośnie. To są wielkie koszty, to są koszty rzędu kilku tysięcy. W związku z tym uważam, że każde dziecko powinno być w sytuacji komfortowej, możliwości zadbania o swoje zdrowie. Ja wezmę pieluchę. Pieluszka bez reklamy firmy, ale powiem tak, premier jak miał dzieci, to nie miał niestety takich pieluszek. Ale ma wnuka i dobrze wie, że to jest ponad, to jest 3,60 dzisiaj, które się z przyjemnością wyrzuca do kosza za każdym razem. Więc żeby móc używać takich pieluch, trzeba być dzisiaj zamożną rodziną, nie płacącą tak wysokich podatków, jak się płaci. To dzisiaj pieluchy się sprzedaje na sztuki. Tak? I są takie mamy, których po prostu nie stać na to coś standardu XXI wieku i pieluchy się kupuje wtedy, kiedy się idzie do lekarza w takiej sytuacji zupełnie wyjątkowej, żeby już się nie użerać z tymi tytrami. Marzy mi się sytuacja, żeby żadna mama nie musiała odkładać 3,60 na pieluchę wtedy, kiedy idzie w jakieś publiczne miejsce. Ela. Ja wybiorę w takim razie wakacje. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy w Dzień Dziecka na dwadzieścia kilka dni i zaraz trzeba będzie zorganizować wakacje. Kto ma dzieci, ten wie, ile to kosztuje. I chcielibyśmy przypomnieć, że dzisiaj wszystkie stacje, radia powtarzają, ile dzieci nie wyjedzie na wakacje nawet na jeden tydzień, więc trzeba pamiętać o tym, że żeby rodzic mógł być taką czarodziejką, czy czarodziejem, musi umieć wysłać dzieci na wakacje. Bez tego, bez pomyślenia o zasobności polskiej rodziny, dzieci na wakacje jeździć nie będą. A to jest element budowania również wspomnień, budowania przyjaźni, poznawania świata. Bez tego człowiek nie jest pełny, więc wakacje to pierwsze lekcje samodzielności również. I powinniśmy umieć zafundować dzieciom te lekcje samodzielności. Dobrze, to więc ja teraz wakacje, panie premierze. Kursy językowe dzisiaj to jest oczywiste, że języki obce, szczególnie angielski, jest narzędziem, że nawet nie można to traktować jak jedyne przedmioty w szkole, które się lubi, albo które się nie lubi, tylko jest narzędziem do funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Ktoś, kto dzisiaj tego języka nie zna, to dorasta bez możliwości realnego nauczenia się przynajmniej jednego języka obcego, tak naprawdę musi się liczyć z wykluczeniem, tak, z nowoczesnego rynku pracy, z tego wszystkiego, co w XXI wieku jest ważne. Także dlatego chcemy bonu edukacyjnego, dlatego chcemy specjalnej troski o edukację, bo inaczej będziemy mieli po prostu pokolenie znacznie słabiej wyedukowane. Ela. Ja chciałam przypomnieć o naszym postulacie i chciałam powiedzieć, że on jest niezwykle realny i możliwy do zrealizowania. To jest, proszę Państwa, zużyty bilet do kina, ale z ceną 16 zł. To jest, proszę Państwa, proszę sobie policzyć, ile kosztuje jedno wyjście do kina w rodzinie, którą tutaj mamy za plecami. Czy możliwe jest wyjście do kina mamy, taty i trójki czy czwórki dzieci. To jest już wydatek, który przekracza takie możliwości, a gdybyśmy tu mieli bilet do filharmonii czy do teatru, byłoby to 16 razy 5, więc czy razy 4 i wtedy to jest rzeczywisty dzisiaj problem, czyli wolny dostęp do kultury, otwarte filharmonie i teatry dla polskich rodzin, czyli wspólny bilet rodzinny do instytucji kultury, publicznych instytucji kultury. Ja już tutaj będę trochę skracać, ubranko. Niezbędne. I 22% VAT-u. Tak, 22% VAT-u. Więc ja w tej samej puli bym miała ubranko oraz wózek dziecięcy, kiedy dziecko jest niewielkie, rower, kiedy będzie większe. No. A ja dorzucę tutaj, panie premierze, szczepionki. Kto urodził w tym roku dzieci albo w zeszłym, to dobrze wie, ile kosztuje pierwsza szczepionka i tak naprawdę, że trzeba ją kupić za własne pieniądze. A potem, proszę Państwa, okulary. To jest pierwsze
właściwie dzisiaj większość dzieci albo ma wady, albo musi nosić okulary korekcyjne, takie pozwalające dobrze się czuć na lekcji. Więc, ale te okulary to również, tu można napisać wielu innych specjalistów, nie tylko lekarza okulisty, każdego, ortopedę, czy dermatologa, czy też wyjście do logopedy. To są wydatki, które kosztują bardzo wiele i te też wrzucamy do... No i tutaj już kończąc, ja kupiłam komputer, kupiłaś szafkę? Umiejętność komunikowania z światem nie mniej ważna niż język angielski. W oczywisty sposób przybory szkolne, książki, Elżbieta już o tym mówiła. Wakacje przed nami, super, aby polskie rodziny mogły mieć na te pieniądze, żeby wysłać dzieci. Potem rozpoczyna się rok szkolny, to dobrze, że my również jako mamy, ponieważ to jest o tym, co dzieci wiemy. To jest wysiłek finansowy przy 1 września, więc tutaj nie ma co udawać, że tego problemu nie ma. A komputer to jeszcze upominamy się o ten komputer dla każdego gimnazjalistę. Tu jest taka historia, której Joanna nie opowiedziała, ale może ja opowiem. Joanna ma córkę 14-letnią, czyli gimnazjalistkę, która za każdym razem, kiedy idzie do Sejmu, mówi: mamo, pozdrów premiera, powiedz, że ja dalej czekam na komputer jako gimnazjalistka. Więc opowiedziałam swoją historię, ale ona jest bardzo nas rozśmiesza, bo my też pozdrawiamy córkę Joanny, myśląc o tym, że jednak skończy szybciej gimnazjum, niż premier zbierze się do zakupu komputerów. Więc o komputerach tak wspomnieliśmy. Ja jako były minister sportu nie mogę zapomnieć o piłeczkach. To jest piłeczka do ekskluzywnego już sportu, ale my jesteśmy za tym, żeby inwestować w dzieci, czyli w dostęp do sportu dzieci i młodzieży, czyli sport powszechny. W politykę, która leczy dzieci, bo tak naprawdę uprawianie sportu, basen czy narty, to jest to wszystko, co daje nam zdrowego człowieka na końcu. Także o sporcie nie zapominamy i nie tylko orliki, pani premierze, ale dziewczynki też lubią się bawić sportem. Dobrze, i teraz mamy paczkę. Tę paczkę zaraz zamkniemy z listem do pana premiera. Czy można pani pytanie zadać? Tak, zaraz. Pani była dosyć długo w PiS-ie. Ale proszę? Przyjdę zaraz do pana. Dlaczego nie mogę wszystkie tego mówić? Ale ma pani mówić. Aha, proszę bardzo. Ja mówię. Więc wyślemy list. W liście piszemy tak. W dniu dziecka zwracamy panu uwagę na sytuację naszych dzieci. Partia Polska jest najważniejsza, informuje pana, że polskich rodziców nie stać na zapewnienie podstawowych potrzeb swoich dzieci, takich jak zabawki, pieluchy, pranka, wszystko to, co wymieniamy. I uważamy, że te rządy nie zmieniły niczego na lepsze. Obietnice w dalszym ciągu pozostają obietnicami, a to jest sprawa bardzo ważna i trzeba na nią zwracać uwagę już dzisiaj. Bez względu na to, czy kampania wyborcza przed nami, czy też nie, to razem zaraz pójdzie do pana premiera. Teraz dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście z przyjemnością odniesiemy się na to. Tak. Pani to już nie będzie, to trochę zaklei, a potem nasi podróży to wyśle, tak? Pani powiedziała, ja już ale... Nie, z dużą przyjemnością poseł z Bydgoszczy, że to również ręce, tak? Pani poseł, prosimy o podpisanie. Miło mi rękę i miło, że się zrobiły to, co żeście zrobili. Na pewno zapraszamy do pracy. Do nas. Zapraszamy do nas. Ale co? Co mam robić? Ale herby jest. Ja tu mam. Jaki numer? Jest dentust. Po lewej stronie.